Sieć. O tak. Tak, tego tak. No i jesteś słodziatek. Słodziatek jesteś. Urodziłam się na osiedlu Górali. W domu, w mieszkaniu. Ojciec był Polakiem, a mama była Ukrainką, więc moi rodzice szukali spokojnej przystani. I w związku z tym, że to było małżeństwo mieszane, takie małżeństwa rozdzielali. Mamie groziła deportacja, a ojcu groził po prostu wywóz na Sybir. Za swoją przeszłość wojenną, za swoje poglądy. Dzięki zaprzyjaźnieniu się z Cyrankiewiczem zmienił nazwisko. Ojciec zaczął się nazywać Michał Orłowski. A moja mama była urodzoną Ukrainką, wywiezioną w czasie okupacji do Niemiec. Była służącą pastora. Pastor postanowił w jakiś sposób mamie zwrócić wolność. W czasie zimy znalazł zwłoki jakiejś kobiety i zamienił papiery. Mama naraz Natalii powstała oryginalną Polką, Renatą. I rodzice postanowili wyjechać do Krakowa, bo buduje się nowa huta. Tam tyle ludzi przechodzi, więc mogą się ukryć w tej nowej właśnie hucie. Spokój. Spokój, uspokój się, kolego. Ojciec przyjął się na kombinat, zaczął pracować na sali teatralnej. I wtedy zaczęło się dość wesoło. Wigilię obchodziliśmy w domu w ten sposób, że fajnie było, spokojnie. Później po wigilii rodzinnej przychodzili goście właśnie, sekretarze partyjni, którzy nie mogli u siebie w domu zrobić wigilii, imprezy, ale przychodzili do nas do domu. Ktoś by powiedział, coś się zwariował, sekretarza partii zaprosiłeś do stołu i to nie jednego. Ale moja mama nigdy ani nie sprzeciwiała się temu. Była bardzo gościnna, a myśmy mogli normalnie żyć. Co ty zwariowałeś? Ty jesteś przecież mój. No, mój. Moja słodzizna. Zawsze chciałam być archeologiem. No podobało mi się. Do tej pory ja na przykład lubię coś czytać, coś szukać, coś zwiedzać. Ponieważ ojciec w czasie mój zachorował, więc moje marzenia się skończyły. Więc ja poszłam do zasadniczej szkoły gastronomicznej, bo postanowiłam mieć zawód. Ale ponieważ się bardzo dobrze uczyłam, więc od razu mi zaproponowano, żebym się przeniosła do techniku. Byłam zawsze księgową, ekonomistą, bilansistą. No widzisz, jaki jesteś, jak ci jest dobrze u mnie. Widzisz, ganiałeś rok po polach, a teraz masz domek i jesteś nowo hucianinem. Ojciec otworzył kino, bo z zawodu był kinooperatorem i fanatykiem w ogóle kina. Pierwsze kino było na Willowym i na Willowym wyświetlał ojciec pierwsze filmy. Chodź diable rogaty, bo cię zamknę, chyba w piwnicy. Słuchaj. Masz być grzeczny, bo odkryje twoje przodków kości. No. Kino Sfinks założył mój ojciec, a w ten sposób moja mama mogła sobie załatwić pracę. Pracowała jako bileterka prawie przez 30 lat. Drugimi moimi chrzestnymi, drugimi, bo ja jestem dwa razy chrzczona. Raz byłam chrzczona w szpitalu Żeromskiego, bo połkłam 10 groszy, czyli mogłam być księgową już od urodzenia. Zbierałam pieniążki. A drugi raz z przymusu byłam chrzczona, jak do komunii miałam iść dosłownie. I chrzestnymi byli koledzy z kina Sfinx. Bo nazwę kina Sfinx to mój ojciec wymyślił. Pytałam się kiedyś ojca, tato, dlaczego tak nazwałeś? A no bo wiesz, później był Światowid, później był Świt. To taka nazwa bardziej pasuje, Światowa Sfinx. No. To taka była jakby perełka ojca. Zawsze z władzami kina to walczył o lepsze aparaty, o lepszy sprzęt do kina, o takie.
To jest historia. Ale tak przyjemnie jest pooglądać. Mój ojciec postanowił zostać ratownikiem. A zalewem otworzyli plażę. Ponieważ ojciec pracował w kinie po południu, więc do południa mógł być swobodnie ratownikiem i dorabiał sobie jako ratownik Nowej Hucie. Nie wiem, czy znasz, Aniu, ten album 802% normy. Nie wiem, czy znasz. Nie znałaś. Zobacz. To zdjęcie, to samo zdjęcie. Ale chciałam ci powiedzieć, że ja to zdjęcie u mnie w domu też było. I to zdjęcie jest nad zalewem. I mamy podpis taki, zalew w Nowej Hucie, 1956 rok. I od wielu lat prowadzone są działania, które mają na celu odanonimizowanie postaci, które zostały sfotografowane. No. I między innymi twój tato jest jedną z tych postaci, no którą jest. Dzisiaj możemy już podpisać z imienia i nazwiska, kto jest na fotografii. Tak. Michał Rowski. Nie da się ukryć. Nie da się ukryć. Okay. Życie jest piękne. Tak. Świat jest też piękny. Ty gwiazda. Jestem Ania. Mam 68 lat. Mam dwóch synów. I jednego wnuka. No i mojego ukochanego pieska, który jest moim przyjacielem. A ty co?